Dzisiaj jest to bez znaczenia, czy to bezrobocie ma 6700 czy 6200 osób. To są ogromne liczby i sytuacja, jaka jest w tej chwili, choć analizując 2014 rok, należy powiedzieć, że był odrobinę lepszy od 2009 roku. Po raz pierwszy w 2014 roku zanotowaliśmy większy odpływ z bezrobocia niż ilość osób nowo rejestrujących się. Ja Państwu chciałabym tylko scharakteryzować ten rynek w sposób taki bardzo przystępny, żebyśmy po prostu wiedzieli, o czym mówimy. Na lokalnym rynku pracy co piąty bezrobotny nie ukończył 25 roku życia. Więcej niż co drugi jest bezrobotny długotrwale, czyli pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy w ostatnich 24. Kobiety pozostają bezrobotne z tytułu obowiązków macierzyńskich. Co czwarta wśród populacji bezrobotnych kobiet swoje bezrobocie zawdzięcza w cudzysłowie wychowaniu dzieci. Bez kwalifikacji jest co trzeci bezrobotny. Bez doświadczenia zawodowego czwarty. Bez wykształcenia średniego co drugi. Nawet powiedziałabym, że mniej niż co drugi. Nie lepiej rysuje się sytuacja młodych ludzi na rynku pracy. Ja tutaj pozwoliłam sobie wynotować pewne rzeczy dotyczące bezrobocia kohorty do lat 30. Te osoby na tym rynku pracy mają najtrudniej, ponieważ rozpoczynają często start zawodowy od rejestracji w Urzędzie Pracy, więc od statusu osoby bezrobotnej. Chociaż muszę powiedzieć, że właśnie ta grupa charakteryzuje się dość dobrym wykształceniem. W Łomży wśród osób do 30 roku życia bezrobocie przekracza 31%. W obu powiatach jest to już powyżej 36%. Czyli sytuacja jest bardzo poważna. Trzeba również zaznaczyć, że grupa ta jest ogromnie niejednorodna. Wśród osób do 30 roku życia jest sporo takich, które biorą sprawę w tak zwane swoje ręce i próbują, że tak powiem, wykorzystywać każdy atut obecnej sytuacji gospodarczej. Więc część z nich robi tak zwane kariery w biznesie, w nauce, w różnych dziedzinach działalności społecznej. Z drugiej strony mamy bardzo dużą grupę osób, która mimo posiadanego wykształcenia, bardzo solidnego, po bardzo dobrych wyższych szkołach, średnich szkołach dobrych i chęci podjęcia pracy, jakoś nie potrafi odnaleźć się na tym współczesnym rynku pracy z różnych zresztą powodów. Najgorzej tutaj ma grupa osób bezrobotnych kobiet, które ich aktywność zawodowa jest dużo niższa. Ja jeszcze muszę tutaj wrócić do jednej uwagi, że właściwie tę grupę osób do 30 roku życia możemy podzielić na dwie. Do 25 roku życia i od 25 do 29. W wieku do 25 roku życia aktywność zawodowa jest bardzo niska. Jest to związane z różnymi aspektami. Przede wszystkim z nieukończonym jeszcze pełnym cyklem nauki. Natomiast już po 25 roku życia zaczyna się jakby inny etap dla tych ludzi. Wchodzą w związki rodzinne, dochodzi odpowiedzialność za osoby bliskie, zaczyna się stabilizacja zawodowa, zaczyna się stabilizacja mieszkaniowa i tutaj ta efektywność, wskaźnik zatrudnienia nam dość mocno wzrasta. Wśród kobiet do 30 roku życia kobiety do 30 roku życia stanowią największą populację wśród osób bezrobotnych, wśród kobiet bezrobotnych. Tutaj przyczyny są bardzo różnorodne. Struktura ofert pracy, powiedziałabym inaczej, ja się zajmuję od wielu lat zawodami nadwyżkowymi i deficytowymi na terenie obu powiatów i śmiem twierdzić, że system kształcenia bardziej sprzyja zatrudnianiu mężczyzn w obu powiatach niż kobiet. I to znajduje odzwierciedlenie oczywiście w poziomie bezrobocia wśród tej grupy. Wśród kobiet notuje się niski poziom kwalifikacji, chociaż są dużo, dużo lepiej wykształcone niż mężczyźni. Jednak dominują kierunki humanistyczne, które na współczesnym rynku pracy niestety nie znajdują
jakiegoś większego zapotrzebowania na te kierunki studiów. Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście społeczna funkcja kobiety. Do tego dochodzą uwarunkowania historyczno-tradycyjne. Grupa do 30 roku życia stanowi największą populację wśród osób pozostających bez pracy powyżej 6 miesięcy. To jest ponad 42% wszystkich pozostających bez pracy powyżej 6 miesięcy. Wśród tej grupy około 40% nie posiada doświadczenia zawodowego, mimo posiadanego wykształcenia, najczęściej średniego i wyższego. Prawie 60% posiada staż pracy tylko do 5 lat. Około 20% legitymuje się wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym lub poniżej. 13% posiada wykształcenie zawodowe, 18% ogólnokształcące, 21%, prawie 22% policjalne i średnie zawodowe. Ogromną grupę stanowią bezrobotni posiadający ogromny potencjał z wykształceniem wyższym. To jest 22,8%. Niestety ukończenie dzisiaj studiów wyższych nie gwarantuje znalezienia pracy, ale stanowi warunek sine qua non, czyli niezbędny, nieodzowny przy zatrudnieniu. Spotykamy się z ofertami kuriozalnymi, gdzie pracodawca przy zatrudnieniu do obsługi w sklepie wymaga znajomości biegłej języka angielskiego i studiów wyższych. Według informacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Polsce tytuł magistra uzyskało najwięcej procent ludzi na świecie. Więc studiują masy, w związku z tym wartość dyplomu się zdewaluowała. Bardzo proszę szkoły o polskie, zachowanie spokoju. Szkoły polskie dostarczają na rynek ludzi nieprzygotowanych zawodowo i bez umiejętności praktycznych. Generalnie dominują kierunki humanistyczne, ale młodzi ludzie potrafią też wyciągać wnioski z obecnej sytuacji. Coraz więcej osób posiadających wykształcenie wyższe rozumie potrzebę przekwalifikowania się w zawodach, które są potrzebne na tym rynku pracy. I często mamy w tej chwili zgłoszenia w Urzędzie Pracy na szkolenia, takie typowo zawodowe, na koparki, na wózki jezdniowe, w ogóle na obsługę sprzętu związanego z pracami drogowymi i budowlanymi, osób, szczególnie panów, posiadających wyższe wykształcenie. I powiem szczerze, są to ludzie, którzy potrafią się w tych zawodach odnaleźć i są bardzo cenieni przez pracodawców, ponieważ posiadają jednak zasób wiedzy technicznej ogromny i wiedzą, jak się na tym rynku odnaleźć. Cóż mogę powiedzieć na podsumowanie, że kryzys bije w młodzież. Młodzi ludzie są ostatni w kolejce do zatrudnienia, a pierwsi do zwolnienia niestety. Na terenie obu powiatów jest za mała ilość miejsc pracy zgłaszanych przez lokalnych pracodawców. Samozatrudnienie mogłoby stanowić szansę na obniżenie bezrobocia wśród tej grupy osób, bo są to ludzie z ogromną inicjatywą. Problemem pozostaje zabezpieczenie tych dotacji czy pożyczek, jak w tej chwili mamy taką decyzję z ministerstwa, żeby jednak tych młodych ludzi kierować po pożyczki, a nie dotacje do Urzędu Pracy. My obserwujemy problem z zabezpieczeniem dotacji w Urzędzie Pracy, więc nie wyobrażam sobie, że taki młody człowiek po ukończeniu szkoły wyższej czy szkoły średniej, mający pomysł na swoje życie, na jakąś przyszłość zawodową, mógłby dostarczyć zabezpieczenie takich pożyczek, mimo że na preferencyjnych warunkach, w banku. Oferta edukacyjna jest naprawdę nieprzystosowana do oczekiwań lokalnych pracodawców. I tutaj występuje na tych obu rynkach pracy, a w Łomży szczególnie, która stanowi, właściwie decyduje o charakterze tego rynku pracy w obu powiatach. Jest bardzo dużo wyższych uczelni, jest sporo szkół średnich. Jednak ludzie przychodzący do nas nie posiadają tak naprawdę większych umiejętności i kwalifikacji, o których mówią ich dyplomy. Dlatego uciekają do większych miast i oczywiście wolny rynek Unii Europejskiej. Bariery takie najgłówniejsze przy zatrudnieniu ludzi młodych to są brak właśnie tych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, ale też obserwujemy dość niską motywację do podejmowania pracy.
Większość z tych osób szuka tak zwanej pracy odpowiedniej, co gwarantuje ustawa, że urząd powinien takąże pracę zaproponować. Poza tym jest mała mobilność zawodowa obserwowana wśród tych ludzi młodych, w większości, bo część z nich niestety wyjeżdża. Gospodarka Łomży nie tworzy nowych miejsc pracy, nie mamy inwestora wiodącego, nie ma dużych zakładów pracy, więc właściwie powinniśmy kierować nasze wszystkie wysiłki w tym kierunku, żeby ludzie dążyli do samozatrudnienia i żeby powstawała ta klasa średnia w oparciu o działalność gospodarczą. Przed zatrudnieniem w ogóle ludzi i młodych ludzi też pracodawcy obawiają się wysokich kosztów pracy, które niestety są. No i to myślę, że te wszystkie argumenty, które wymieniłam, przynoszą bardzo negatywne skutki, bo przede wszystkim ci ludzie posiadają ogromny potencjał intelektualny, który się gdzieś tam po drodze marnuje i rozmienia na drobne. Obniżają swoją samoocenę, notujemy brak wiary w siebie, w sens podejmowania jakichkolwiek działań, żeby pójść do pracy. Pogłębia się zapaść demograficzna, no to tutaj jest, że tak powiem, proste wnioskowanie. No i nie ukrywam, że obserwujemy bardzo duży rynek szarej strefy. Pogarsza się standard życia, następuje izolacja społeczna, nasilenie zjawisk ujemnych, negatywnie społecznych, alkohol, narkotyki i tym podobne oraz duże koszty opieki, pomocy socjalnej. To byłoby do ludzi młodych. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, sytuacja w pewnym momencie się dość poprawiła z uwagi na to, że były bardzo duże koszty, środki PFRON-u przeznaczone na aktywizację zawodową tej grupy ludzi, która stanowiła jednocześnie ta aktywizacja i doskonałą rehabilitację. Od 2007 roku do 2013, bo takimi danymi dysponuję, wzrost współczynnik aktywności zawodowej wśród tej grupy aż o 5 punktów procentowych do 27,3%. Generalnie jednak poziom aktywności zawodowej w Łomży osób niepełnosprawnych jest bardzo niski. I tu nawet nie chodzi o skalę bezrobocia, ponieważ my mamy zarejestrowanych na dzień dzisiejszy około 470 osób posiadających orzeczenia. To jest niewielka chęć wykonywania i podejmowania pracy. 70% z tej populacji nigdy nie pracowało zarobkowo, a 82% wśród nich określa swój status jako rencista. 3/5, robiliśmy takie badania wewnętrzne, nie zaryzykuje zawieszenia pobierania na przykład renty socjalnej, by podjąć zatrudnienie. Utrata tej renty jest skutecznym blokerem podejmowania zatrudnienia i wzrostu aktywności zawodowej wśród tej grupy. Poza tym obserwujemy dość dużą niechęć pracodawców do zatrudniania, z wyjątkiem osób posiadających stopień lekki. W tej grupie również obserwujemy bardzo dużą dysproporcję między poziomem wykształcenia a proponowanym zatrudnieniem. Najczęściej oferty pracy zgłaszane dla osób niepełnosprawnych są to oferty pracy prostych. A muszę przyznać, że dość duża grupa wśród nich posiada wykształcenie wyższe i naprawdę dość wysokie umiejętności. Większość z tych osób też do końca nie zna zakresu pomocy, z jakiej może skorzystać w ramach środków PFRON-u. Niewielka też jest wiedza o pracy elastycznej, więc telepracy, podziału miejsca pracy czy grupy pracy grupowej. I to zarówno po stronie osób niepełnosprawnych, jak i pracodawców.